Siema, z tej strony ja, czyli Agis, i mam dzisiaj dla was taką dosyć ciekawą historyjkę, ponieważ zawsze mówimy o tym, jakim to ja jestem hakerem, jakim to ja jestem świetnym, kurde, technik informatyki i tak dalej, prawda? No i tak się składa, że ostatnio zostałem zhakowany. W sumie to jest taka trochę bardziej skomplikowana historyjka, no inaczej nie robiłbym z tego filmu, prawda? Jeżeli to by było tylko jedno zdanie, no że siema, zostałem zhakowany, no i w sumie, no to cześć, to już do następnego. Przechodząc jednak bardziej do rzeczy, to chyba każdy z nas ma w internecie konta, na których nam tak bardziej zależy, na przykład konto bankowe, no i takie konta, które są bardziej takie, no, do wyrzucenia, powiedzmy, jakaś gierka internetowa czy coś takiego. No i tak również jest w moim przypadku, co nie? Mam sobie jakieś tam konta, na których mi bardzo zależy i tam co chwilę się zmieniam hasła i tak dalej, w ogóle wiecie, tam top-notch security, że nikt mi się tam nie włamie, znaczy, no, też jest to możliwe oczywiście, nigdy nie mów nigdy, no, ale mam takie również konta, gdzie powiedzmy mam hasło, które wiem, że jest słabe i wiem, że raczej ktoś, jak będzie chciał, to się tam włamie. Jest również takie jedno hasło, które mam i którego również używam właśnie do już takich najbardziej, no, w sumie niepotrzebnych kont, które wiem, że to hasło wyciekło na dark webie, czyli że to po prostu to już ludzie mają, co nie, jeżeli ktoś tam udaje jakiegoś hakera na dark webie, to po prostu to hasło na pewno znajdzie. Jednak dalej sobie tego hasła pozwalam używać, ponieważ skoro już wyciekło, no to mogę, że tak powiem, zaufać to hasło jakiemuś tam serwisowi w stylu G2, co nie, jeżeli G2 zostanie zhakowane i akurat tam używałem tego hasła, no to ciul w sumie, nie, i tak już wyciekło, no to przecież żadnego szkody nie ma. No i tak się składa, że od pewnego czasu otrzymuję już takie straszne maile, co nie, takie już naprawdę od jakiegoś tam hakera, który się nazywa Koszmar, co nie, bo jeżeli, wiadomo, jeżeli jesteśmy hakerem, no to musimy mieć zajebistą ksywkę, więc Koszmar to jest naprawdę zajebista ksywka i od razu czuję respekt do ziomka, nie? No i co ten Koszmar do mnie pisze, możecie zapytać. No on tak się składa, że pisze do mnie, że jestem pedofilem, że jestem naprawdę takim, no kurde, zboczonym człowiekiem i że ogólnie to mnie nagrywał, nie? Że już ma w ogóle nagrania ze mną, nie? Ujej. No a jeżeli oglądaliście, że tak powiem, mój kanał od pewnego czasu, to wiecie, że moją kamerkę, co nie mojego webcama, no niestety straciliśmy. Moja kamerka została przejechana przez samochód, no i umarła już jakiś czas temu, także teraz po prostu kamerki nie mam. Jedyną, że tak powiem, kamerkę, którą mam, no to jest to powiedzmy przy laptopie, którego używam tylko i wyłącznie do pracy oraz, no, telefon komórkowy, znaczy, no, iPhone, się pochwalę, że to jest iPhone z jabłuszkiem, no, tego też używam w zasadzie tylko tak, o, tak sobie, tak, że tam nie robię takich żadnych zboczonych rzeczy, nie? Ponieważ jestem prawdziwym graczem, no i wiadomo, jeżeli trzeba tam, powiedzmy, no, stuknąć Niemca po kasku, czy jak to się tam w dzisiejszych czasach mówi, no to siadamy wtedy do naszej, wiecie, maszyny tutaj wojennej, nie? Do naszego battle Station i tutaj ewentualnie tam robimy, co mamy zrobić. No tylko właśnie tak się składa, że moje Battle Station, no kamerki jakiejś tam specjalnej nie ma. Jeżeli jest jakiś tam mikrofon, to on jest w zasadzie również też wyciszony praktycznie zawsze, chyba że akurat z kimś rozmawiam, bądź nagrywam jakiś film na YouTubie. No w sumie ciężko by było nagrać film na YouTubie z wyciszonym mikrofonem. No i tutaj teraz wam powiem taką rzecz, którą, no, raczej mi w to nie uwierzycie, natomiast, no, podzielę się z wami sekretem. Mianowicie, nie mam potrzeby bicia Niemca po kasku, niestety, no tak się dzieje, ponieważ jestem już dorosłym mężczyzną i po prostu nie mam takiej potrzeby. A dlaczego, możecie się zapytać? Dlatego, że mam numer do waszej matki. Haha, szachmatko. Nie, no, żartuję oczywiście. No ale wracając, w każdym razie ten cały haker, ten cały koszmar, jak on to się nazywa, zawsze wysyła do mnie tego maila, co nie, tam jest ogólnie napisane, że ma tam moje wszystkie hasła, ale podaje mi oczywiście tylko to jedno, które wiem, że na 100% wyciekło na dark webie. Później mi tam pisze, że ma oczywiście pełną kontrolę nad wszystkimi moimi urządzeniami elektrycznymi, że gdzie się nie ruszę, nawet jakbym miał, kurwa, Samsung Smart Fridge'a, to już tam przejął kontrolę i będzie, wiesz, pilnował, żeby mój jogurt miał salmonellę, nie? No i oczywiście też, że wiadomo, że nagrywał tam, jak robię takie strasznie nieprawidłowe rzeczy na moim webcamie, którego nawet nie mam, no ale nagrywał mnie strasznie, no i teraz grozi mi, że niestety, jeżeli nie zapłacę mu 5000 USD w bitcoinach, no to niestety wypuści to nagranie do moich znajomych. No i muszę tutaj powiedzieć, że to jest bardzo miłe od tego hakera, że uznał, że mam znajomych. Naprawdę dało mi to sporo wiary w siebie, że może jednak kiedyś będzie lepiej, prawda? Tylko niestety tak się stało, że podobnie w sumie jak z G2, jeżeli złapię bakcyla, to zacznę się z pewną osobą po prostu bawić jak takie dosyć natrętne dziecko, które nie zna granic, i tak również było z hakerem o nazwie Koszmar. Okazało się, że jak ma ten swój adres do swojego portfela z bitcoinami i tak dalej, to ten adres wcale nie był taki prywatny i wcale taki jakiś niesamowity i w ogóle, ponieważ okazało się, że ten cały Koszmar używał go również na Facebooku oraz innych forach. Więc pogrzebałem troszeczkę po tym Facebooku,
Facebooku oraz innych forach znalazłem m.in. szkołę, do której chodził. Później popytałem sobie w takim razie ludzi w tej szkole, czy ewentualnie słyszeli o jakimś tam koszmarze. Oczywiście wtedy już koszmar nabrał jakiegoś realnego imienia oraz nazwiska, także już miałem konkretne dane. Ktoś tu i tam ewentualnie dostał 10 dolków, no i się okazało, że trafiłem nawet po prostu na profil koszmara. Profil facebookowy koszmara, no i oczywiście można było się spodziewać po typku, że to taki typowy haker, no bo oczywiście na zdjęciu profilowym, wiecie, kurwa, Razer chroma, nie, tam kurwa tyle światła, że ja pierdolę. Normalnie jakby miasto chcieli kiedyś zbudować, to mogliby przyjść kurwa do koszmara, to i by tam rzucił kurwa klawiaturkę albo jakąś myszkę, to by mieli oświetlenie na ulicę, no nie byłoby żadnego problemu. W każdym razie po dosyć krótkim, powiedzmy, że szukaniu trafiłem właśnie no na koszmara, na jego realne dane, na jego adres zamieszkania. Co prawda, no nie mogę tego sprawdzić, ale no podejrzewam, że jest to jednak dosyć, że tak powiem, realna informacja. Były tam również jakieś zdjęcia jego personalne, no i w sumie mówi się, żeby ludzi po wyglądzie nie oceniać, prawda? No bo jednak, wiadomo, niemiłe to jest i no nie każdy, że tak powiem, no w sumie no nie mamy wpływu na to, jak wyglądamy. I to jest fakt, ja również wspieram, że tak powiem, ten tok myślenia, że nie powinno się ludzi oceniać po wyglądzie, w sensie no nie powinno się mówić, że ktoś tak z naturalnej urody jest brzydki, czy jakiś tam inny, czy jest jakąś pizdą, czy coś takiego, bo to po prostu jest nie fair. Natomiast są takie typy ludzi, którzy pomimo tego, że mają sobie jakąś tam naturalną urodę, próbują na siłę zgrywać jakiegoś takiego pudziana, co nie? Albo jakiś taki pudzian na siłę próbuje zgrywać jakąś taką laseczkę kawaii, co nie? No i to wtedy jest tak... no zdeczka może dziwne. No i tak również było z koszmarem, ponieważ okazało się, że koszmar jest mniej więcej struktury, że tak powiem, ciałowej, taki zbudowany mniej więcej taki jak ja. Jeżeli ktoś widział mnie, że tak powiem, na zdjęciach, no to ja jakiś taki bodybuilder nie jestem. Jestem tego świadomy i to w sumie prowadzi do tego, że z reguły nie zgrywam kozaka, co nie, że nie chodzę, wiesz, kurwa, z barami, kurwa, na 2 kilometry na stronę i nie szukam problemu z każdym, ponieważ wiem, że na dobrą sprawę nie ma to, że tak powiem, celu żadnego i nigdzie tym nie zajdę. No natomiast koszmar chyba o tym nie wiedział, ponieważ jak zobaczyłem jego zdjęcie profilowe, to wyglądało to mniej więcej w ten sposób, jakby pod pachami nosił z 2 kilo bananów, dlatego no zajebiście, czemu nie, no w sumie no, było widać, że leg day to raczej mu nie wyszedł i w sumie, no jak to tam, kurwa, arm day też chyba nie robił, nie, no w ogóle na jakiejś siłowni tego chyba nigdy nie było, ale no nieważne. Troszeczkę więcej jeszcze pogrzebałem i okazało się, że znalazłem koszmara konto w GTA 5 i okazało się, że jest nawet fanem GTA 5, ponieważ praktycznie codziennie gra sobie tam w online ze znajomymi. Mogłem oczywiście zrobić coś bardziej edgy i wiadomo, ściągnąć Kali Linuxa, strzelić sobie wtedy kostkami u rąk, no i ewentualnie szokować mu kamerykę i wtedy też wysyłać mu anonimowe maile, które tak na dobrą sprawę nie są anonimowe, ponieważ są wysyłane z publicznej domeny, no ale okej. Postanowiłem jednak zrobić coś bardziej legalnego, ponieważ jeżeli znam już go na Social Clubie, no to w takim razie mogę go dodać do znajomych, prawda? No jeżeli go mogę dodać do znajomych, to mogę go sobie go obserwować w GTA Online i mogę za nim podążać. Na szczęście pan Koszmar był jedną z tych osób, które wiadomo, każdego dodają do znajomych. No i od razu jak mnie dodał do znajomych, to wysłał mi wtedy na privie link do swojego kanału na YouTubie, ponieważ wiadomo, no jest przecież kurwa youtuberem jebanym, no to musi suby zbierać, a wszyscy wiemy, że suby to się dokładnie tak zbiera, po prostu się wysyła ludziom swój kanał na prywatnej wiadomości. No dobra, spoko, w takim razie mam więcej informacji o koszmarze, no i w takim okazało się w sumie, że jakieś tam let's playe, jakieś tam vlogi też nagrywa, czyli taki youtuberek z klasą, można powiedzieć, że prawie taki Agis 2.0. Kurde, no teraz to się chyba muszę zacząć bać, ponieważ pewnego dnia wejdziecie na YouTube'a i tu nie będzie już Agisa, tu będzie Koszmar. Ale nikt z was nie będzie o tym wiedział, ponieważ jesteśmy sobie tak podobni, że o ja pierdolę. No nic, ale w każdym razie postanowiłem poobserwować koszmara w GTA 5. Po prostu ponagrywać sobie to, jak sobie gra ze znajomymi, co tam ciekawego na czacie pisze i ewentualnie później wysłać to do Rockstara. No tak, okazało się ogólnie, że no niestety koszmar wcale nie był taki miły, jak można się było, że tak powiem, po nim spodziewać, ponieważ używał między innymi na czacie słów takich jak ten tak zwany N-word, wiecie, no słowo na N, którego się nie powinno używać, wyzywał innych, mówił, żeby mu rodzina zginęła i tak dalej, czyli ogólnie bardzo niemiły był ten koszmar. No w każdym razie, jak już go tam ponagrywałem, prawda, no to postanowiłem po prostu, no, spakować to, że tak powiem, w RAR, co nie, w archiwum RAR i wysłać między innymi to, jak sobie biega na Godmodzie do Rockstara. Po jakichś tak 2 tygodniach, żeby się upewnić, że Rockstar miał czas na to, aby zadziałać tutaj z kontem, że tak powiem, koszmara, postanowiłem wysłać mu wiadomość na Facebooku, którą oczywiście musiał przyjąć lub odrzucić, ale wysłałem mu również te same nagrania i powiedziałem, że musi mi zapłacić 5000 USD na mój bitcoin, bo jak nie, to kurde, wyślę to do jego mamy. No i w ten sposób, moi drodzy widzowie, widzicie, jak łatwo z takiego pizdusiowego youtubera jak ja zrobić naprawdę hakera anonymus, którego no nikt się nie spodziewa, który nigdy nie zapomina, który nigdy nie wybacza i tak dalej. Bo naprawdę, no teraz, czy wiecie, jako że te historyjki są zawsze wymyślane, to mogę wam teraz powiedzieć, że ten koszmar mi zapłacił na dobrą sprawę taki mały
bonus, co nie? Te 50 milionów w bitcoinach mam, 50 milionów USD w bitcoinach, także ja ogólnie już nie muszę nigdy więcej nagrywać, nigdy więcej mnie nie zobaczycie, no i sayonara. No nic, ale w każdym razie mała kappa, żeby nie było, zanotujcie sobie, to była tylko kappa. Nigdzie się nie wybieram, ponieważ no, nagrywanie na YouTubie w sumie mi się podoba, podoba mi się to, że mam fajną społeczność i tak dalej. No ale nic, nie będę tutaj słodził niepotrzebnie, bo jeszcze się wszyscy popłaczemy, a to jest trochę gej, gościu, nie? W każdym razie mam nadzieję, że historyjka wam się podobała, jeżeli tak, to możecie to jakoś ocenić, ewentualnie podesłać jakiemuś znajomemu, któremu też myślicie, że może się spodobać. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Żegnam się z wami ja, czyli Agis, i cześć! We'll be right back.